6 września obchodzimy Europejski Dzień Języków Obcych. W naszym gimnazjum uczniowie uczą się dwóch języków obcych – rosyjskiego i angielskiego. Hi, my name is Michał. I am 15 years old. I speak English and Russian. I love learning languages. Меня зовут Агата, я люблю учиться русский язык. Już. Witam wszystkich zgromadzonych. Welcome everybody. Приветствую всех. Z okazji Dnia Języków Obcych pragniemy przedstawić. We want to present. Po studiu Dnia Niesprawnych Języków my chcemy przedstawić. Krótkie stęgi. Short dramas. Krótkie stęgi. W cyklu warto znać języki obce, nie dać robić siebie wolno. Don't let make a fool of you. Stay znać na stronie języków. Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym dla Zjednoczenia Europy. W 2001 roku Rada Europy ogłosiła dzień 26 września Europejskim Dniem Języków. Celem tej inicjatywy jest ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu oraz wspieranie nauki języków obcych. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was program artystyczny pod tytułem Warto uczyć się języków obcych. Chcemy pokazać, jak trudno jest podróżować po świecie, nie znając języków, a przy tej okazji podkreślić ważność nauki języka angielskiego. Na program nowego roku szkolnego chcemy zachęcić Was do wytrwałej i systematycznej nauki tego języka. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia kilku scenek, które udowodnią Wam, że bez znajomości języków obcych może być naprawdę trudno. Ty, Michał, spójrz, ale dziewczyna. A, no fajnie. No tak jak zawsze marzyłem, włosy aniołem, cudny spojrzenie. Zobaczysz, jeszcze dzisiaj jest język, Michał. Jestem pewien, że nie muszę się pani urokować. Bardzo się ucz, tylko nie przerywę. Cześć, słonko, może tak się wspólny obiadek, pizza, frytki? What? I'm really sorry, but I don't understand you. Do you speak English? No, Michał, ratuj. Hello, you look so nice. Can we eat lunch together? I am Payne. Oh yes, with pleasure. I am Sarah, and what's your name? I am Nicole. Could you tell me something about yourself? Yes, of course. I like good music and beautiful girls, like you. Wow, thank you. You are really nice. Dzień dobry. Zdaje sobie Pani na pewno sprawę, że nasza firma gwarantuje pracownikom wspaniałe warunki do działania i rozwoju, ale staje wymagania i po odpowiedniej kwalifikacji zatrudnionych osób. Tak więc po pierwsze, czy umie Pani obsługiwać komputer? No tak, trochę, ale ja bardzo szybko się uczę. Oj, kiepsko, kiepsko, no to zobaczymy dalej. Obsługa kserokopiarki, faksu, ekspresu do kawy. Tak, tak, wiem, gdzie jest włącznik. No dobrze, a jakie języki obce Pani zna wiele? Angielski, niemiecki, włoski, a może francuski? O, znikłam. To już 20 w tym tygodniu. Czy ci ludzie nigdy nie powiedzą, że to 21 wiek i Zjednoczona Europa? Piękny jest Londyn. O tak, masz rację. Domy parlamentu, Wigwam, Pałac Królowej. Jak on się nazywa? Buckingham. No tak, dzięki. Słuchaj, czas wracać do hotelu. Pamiętasz drogę? Nie, trzeba zapytać. Jak nie znamy angielskiego? Damy radę, nie pamiętaj. Tu się odwysłyszałam. Excuse me, where is Mr. Hotel? Oh, Mr. Hotel. Go straight on, take the second street on the right. Then go as far as the traffic lights. Turn left, once again turn right. The Bristol Hotel is on the corner on the April Street. Do you understand? Okay? Okay. Ty, co nam powiedziała? Okay. Tyle to ja zrozumiałem, a wcześniej? A kto to wie? O ludzi, masakra. I co teraz myślisz? Trzeba wziąć taksówkę. Taksi? Wiesz, ile to będzie kosztować? Trudno, jak się nie uważam na Anglikum, to teraz trzeba wrócić. Masakra. A za tym dwie drzwi,
pijepka, wasza ja pijepka otrzymuję. Cjalizm, specjalizm nie może. A zrodzie babka. Babka, idi, idi! Pozwał dietę babku. Dietka za jedną. Babka za dietką. Cjalizm, specjalizm nie może. Wnuczka, wnuczka, idi! Pozwała babka. Dietka za jedną. Babka za dietką. Wnuczka za babką. Cjalizm, specjalizm wycjalizm nie może. Wnuczka! Pozwała wnuczka w wnuczku. Dietka za jedną. Babka za dietką. Wnuczka za babką. Wnuczka za wnuczku. Cjalizm, specjalizm wycjalizm nie może. Koszka i... Miau! Pozwała wnuczka w koszku. Dietka za jedną. Babka za dietką. Wnuczka za babką. Wnuczka za wnuczku. Koszku za wnuczku. Cjalizm, specjalizm wycjalizm nie może. Pozwała Brzeszka Dziecka za jedną. Babka za dietką. Wnuczka za babką. Rzućkę za wnuczku. Koszku za rzutku. Myszka za koszkę. Dziadka, dziadka, wyciągnij. No tak, myślę, że po obejrzeniu tych scenek nikt już z was nie wątpi, że znajomość języków obcych bardzo się przydaje. Dlaczego warto się uczyć języków obcych? Mam nadzieję, że przygotowane scenki pomogły Wam odpowiedzieć na to pytanie. Jest kilka powodów, dlaczego nauka języka się opłaca. Po pierwsze, dzięki niemu lepsza praca. Gdy wyjedziesz za granicę w obce kraje, życie bez języka trudniejszym się staje. A może o tym nie wiecie, że z językami łatwiej podróżować po świecie? Znajomość języka za granicą jest bardzo pożyteczna. Jako turysta z nim czuję się bezpiecznie. Kiedy problem się pojawi w dużym mieście, w głowie drogę, na język jest zawsze liczyć drogę. A może nie mam racji, mówiąc, że jest językiem międzynarodowej komunikacji. Gdy szukacie informacji w necie, po angielsku znacznie więcej się dowiecie. Wszystkim wiadomo, że to język globalny. W każdej dziedzinie życia jest popularny. W świecie nauki, kultury i polityki, w sporcie, biznesie oraz muzyki. Znajomość angielskiego daje wiele możliwości. Z nim łatwiej się porozumieć, nawiązać nowe znajomości. Należy też pamiętać, że nauka języku to świetna zabawa. Dowodem na to niech będzie występ klasy trzeciej B. Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych mają na celu ukazanie różnorodności językowej w Europie. Są one także okazją do świetnej zabawy. Uczniowie naszego gimnazjum przedstawili scenę, poprzez które chcą pokazać, jak ważna jest znajomość języków obcych w XXI wieku. Warto się uczyć języków!